Drodzy widzowie, w przedostatniej rundzie we Włoszech dostałem solidne lanie w partii hiszpańskiej od jednego GM-a. No i teraz po powrocie z turnieju naprawdę dużo siedzę nad tą Hiszpanką, żeby naprawdę dobrze poznać wszelkie niuanse. No więc niestety trochę brakuje mi czasu, żeby nagrywać na mój prywatny kanał. Postaram się to zmienić. Więc dzisiaj zaprezentuję wam moją partię z Mistrzostw Europy w szachach szybkich, które były rozgrywane w grudniu w Katowicach. Powiem wam, że te mistrzostwa Europy poszły mi fatalnie, ale jeżeli chodzi o szachy szybkie, to zagrałem parę naprawdę bardzo dobrych partii. No i to jest właśnie jedna z nich. Poszło tutaj E4, przeciwnik zagrał obronę francuską. No i tutaj trochę się rozprułem z wariantem. Wiecie, ja ogólnie tak bardzo nie przywiązuję wagi do szachów szybkich, do blica, więc raczej staram się kryć ten mój główny repertuar. No ale po niepowodzeniach w blicu trochę się chciałem odkryć. Więc zagrałem. No i tutaj poszło skoczek C3, skoczek F6, ja goniec G5. No i przeciwnik zdecydował się na wariant goniec E7, gdzie ja tutaj wybiłem i zagrałem skoczek F3. No i powiem wam, że ten wariant jest naprawdę bardzo zadymiarski. Grywałem to też czarnymi. Natomiast no muszę powiedzieć, że raczej nie polecam do gry czarnymi. Można, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo złożony wariancik. Więc przeciwnik tutaj zdecydował się na A6 i idea jest, że tak powiem, oczywista. To znaczy czarny chce wpakować B5 po to, żeby bardzo potężnie zaktywizować tego białopolowego gońca. Oczywiście białopolowy goniec w obronie francuskiej zawsze praktycznie jest problemem w każdym jednym wariancie, więc jeżeli czarnemu uda się w ten sposób zaktywizować, później jeszcze jakieś F5, przegonienie skoczka i drugi goniec wejdzie na długą przekątną, no to realnie biały będzie miał problemy. Więc oczywiście trzeba tutaj natychmiastowo przeciwnika skontrować posunięciem G3, żeby na B5 ustawić po prostu gońca na G2 i teraz przeciwnik będzie miał aktywnego gońca, ale my też. I tutaj przeciwnik no, ma dużo rzeczy do wyboru. Zdecydował się na F5. Goniec B7 jest tutaj częściej grywane, ale wyszło to samo, no bo ja cofnąłem skoczka, no i przeciwnik teraz zagrał posunięcie goniec B7 i to jest bardzo klasyczna pozycja. Ja zrobiłem roszadę, no i przeciwnik wrzucił szybkie C5. I to jest takie pewnego rodzaju sprawdzam ze strony przeciwnika. No i ja rzeczywiście tutaj podjąłem wyzwanie, zagrałem posunięcie D5. Dlaczego przed tym ruchem D5 się trochę wahałem, to zaraz wam powiem. Taką bezpieczną opcją, co na przykład Hikaru grywa, bezpieczną opcją jest ruch skoczek E2. Co obiektywnie nie jest jakieś cudowne, ale jest takie, powiedziałbym, proste. No bo biały zabezpiecza sobie punkt D4, no i tutaj większych problemów nie posiada, a ten skoczek przejdzie na F4. I idea tego skoczka na F4 jest taka, że jak czarny zrobi krótką roszadę, a prędzej czy później będzie musiał zrobić tę krótką roszadę, no to wtedy ten król jest w tarapatach. Ale ja tutaj poszedłem na najagresywniejszą opcję D5, co wygląda oczywiście przecudownie, prawda? No bo jeżeli przeciwnik zbije, no to cyk, tutaj od razu na linię F wkraczamy, jak zrobi roszadę, no to szybka aktywizacja, pionek F5 słaby, pionek D5 słaby, więc pozycja przeciwnika się natychmiastowo sypie. No ale przeciwnik posiada ruch B4 i teraz jeżeli się wycofamy, no to pozycja się robi niemalże przegrana ze strategicznego punktu widzenia, no bo tracimy tego pionka właściwie za nic. Więc jedyną szansą do gry na wygraną jest poświęcenie figury, co zostało tutaj oznaczone przez analizę jako genialny ruch. Powiem tak, gdyby to nie był bardzo znany wariant, to rzeczywiście bym się zgodził, że jest to genialne zagranie.
jeżeli coś takiego ktoś wymyśli sam przy desce. No ale to jest bardzo znany wariant, który ja oczywiście też znałem, więc tutaj się nie wykazałem w żaden sposób. Przeciwnik zbił na C3, ja zbiłem na F7 i król F8. Oczywiście tutaj bicie na F7 jest niedobre, no bo skoczek wjeżdża na E5 z szachem, a goniec jest niebroniony. Król F6 tutaj nie zdaje egzaminu, bo hetman wjeżdża na H5, co ciekawe. Oczywiście jeżeli król pójdzie na wycieczkę, no to bicie na B7, wieża E1 i po zawodach. A jeżeli zbije na G2, żeby później zbić na E5, no to my tutaj króla zagonimy na wycieczkę. No i tutaj najpierw wieża AD1, później F4, no i już jest pozamiatane. Więc czarny król F8 i tutaj różne są podejścia do tej pozycji. Grywany jest hetman C1, chyba to jest główny wariant, chociaż tak 50-50. Ja analizowałem sobie taką ciekawą opcję hetman E2 i jaka tutaj idea się kryje za tym ruchem. No po pierwsze oczywiście nie wymieniam hetmanów, to jest główny plus tego zagrania. Druga sprawa, że będę chciał wjechać wieżą na D1, a być może też hetmanem chcę się wpakować na H6. No i tutaj przykładowo bicie na B2, ja gram wieża B1, wieża AD1 też jest ciekawą opcją, później wieża FE1, no i mam naprawdę bardzo solidny atak po tych centralnych liniach, a król przeciwnika no zawsze jest bardzo słaby. No i też figurą przeciwnika ciężko jest złapać koordynację. Łatwo sobie wyobrazić, że zagram jakiś skoczek H4, skoczek F5 i już po zawodach. I przeciwnik tutaj zagrał goniec E4, no i przyznam, że ruchu goniec E4 jakoś nie analizowałem, więc tym mnie przeciwnik zaskoczył i trzeba było tutaj grać klasycznie, czyli wieża z A na D1, zbić na C3, no i później hetman E3 albo skoczek H4, żeby pozbyć się tego gońca, no i właśnie rozkręcać ten nasz atak. Tutaj oczywiście figura w plecy, ale rekompensata jest bardzo zacna. Natomiast ja tak siedzę przy partii i taka idea wpadła mi do głowy. Z praktycznego punktu widzenia uważam bardzo ciekawa. Hetman E3. Tak jak widzicie, termometr delikatny przysiad wykonał i też tak jak widzicie, ten termometr zmienia zdanie, bo pozycja jest bardzo złożona, więc im dłużej liczy, im bardziej się wgłębia, tym no, zmienia ocenę pozycji. I hetman E3 uważam za bardzo interesujące, bo po pierwsze czaję się, żeby wkroczyć na H6, po drugie będę chciał nawet hetmanem wybijać tego pionka. No a po trzecie oczywiście cały czas mam dostępne wieża z A na D1. No i tutaj przeciwnik się zaciął, liczył. No i policzył źle, bo zdecydował się tutaj zbić tego pionka na B2. I ja wjechałem na H6, przeciwnik zbił na F7, wjechałem na E5, przeciwnik schował się na G8, dałem szacha, znowu jedyny ruch, no bo oczywiście tutaj to mat. No i zagrałem wieża z A na D1, to policzyłem. Co ciekawe, jeszcze dokładniejsze byłoby zagranie hetman F7. Natomiast wieża AD1 też jest dobre. No i tutaj ciekawą rzecz przeciwnik przeoczył, bo przeciwnik zagrał posunięcie hetman F8, no i to właśnie policzył, zakładając, że ta pozycja się trzyma. Okazuje się, że ta pozycja wcale się nie trzyma. No i tak na oko nawet licząc, no musi coś tutaj być na rzeczy, prawda? No figury czarnego wyglądają zbyt koślawo, żeby ta pozycja mogła mieć sens. Co ciekawe, jest tu jeden jedyny ruch, który daje białemu przewagę, wszystkie inne przegrywają, ale ja ten ruch wyliczyłem. Goniec bije E4. I teraz należało właściwie grać hetman F6,
No i po biciu, odbiciu, bicie na A8, bicie na E5. No i ten pionek B2 daje jakieś szanse na przetrwanie. No tylko problem jest taki, że tego skoczka za bardzo nie ma jak wyprowadzić. No a biały już zaczyna tutaj kolekcjonować materiał. Więc tak czy siak przegrana. No i przeciwnik zbił na E4. No i tutaj całkiem dumny byłem z siebie. Fajny wariancik policzyłem. Mianowicie szach. Przeciwnik poszedł na H6. Jeżeli poszedłby na F6, to ja planowałem po prostu zbić na E4. I oczywiście przeciwnikowi podwisa wieża, skoczka kompletnie nie ma jak rozwinąć i nawet później mogę piony włączać do akcji. Ten król naprawdę jest w kompletnie beznadziejnym położeniu. Natomiast przeciwnik schował króla na H6, no i mu się wydawało, że ta pozycja jest w porządku. Okazuje się jednak, że tutaj jest bardzo zacny ruch. Wieża D6. No i to po prostu całkowicie rozkłada pozycję przeciwnika, ponieważ jeżeli przeciwnik zbije, no to teraz szach i mat. Okazuje się, że tutaj król nie ma gdzie uciekać, a skoczek odbiera pole F7. No więc wieża tutaj wkroczyła do akcji, jedyny goniec F6, no i bicie na E4. Z prostą groźbą skoczek G4 szach, albo wieża bije F6 i później skoczek G4 szach. Tutaj bardzo fajne jest to, że wieża jest ciągle nietykalna, no bo po prostu widły. Więc widzicie, kiedy figury są aktywne i jeszcze współpracują, no to przeciwnik ma naprawdę ogromne problemy. Więc w partii nastąpiło posunięcie wieża G8. No to ja zbiłem, no bo tam jeszcze w którymś momencie widły mogły wchodzić. No i ogólnie przeciwnik bronił się przede wszystkim przed widłami na G4. No ale to skasowałem tę wieżę. Ciągle zbić na D6 nie można, bo widełki, więc przeciwnik się tutaj ewakuował. No ale to jestem z jakością przewagi. No i coś takiego to już w bardzo łatwy sposób jestem w stanie wygrać. No tutaj jeszcze pułapeczka, zbić na C5. No można, ale lepiej nie, no bo wchodzę pod takie nieprzyjemne związanie, więc skoczek F4. Chcę zabrać po prostu tego pionka, choć tu jeszcze przeciwnik zastawił na mnie ostatnią pułapkę, mianowicie tutaj zagrał wieża F8, licząc oczywiście na to, że ja zbiję tego skoczka, no i wtedy wejdzie wieża bije F2, bo wieży zbić nie mogę, gdyż pionek ucieka, no ale ja zbiłem na D4, no i tutaj przeciwnik się po prostu poddał. Także powiem wam, bardzo byłem zadowolony z tej partii, no bo poszedłem w naprawdę zadymiarski wariant, no i znalazłem bardzo ciekawą ideę, no i rzeczywiście tą ideą oponenta zatłukłem. Także pamiętajcie, bezpieczeństwo króla, bardzo, bardzo ważna sprawa i jeżeli idziecie na taki wariant, gdzie przyjmujecie jakąś ofiarę, ale król jest słaby, to naprawdę trzeba turbo precyzyjnie doliczać warianty, no bo inaczej się po prostu wyłapie mata. Więc mam nadzieję, że partia Wam się podobała, no i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także dzięki za uwagę i pa pa widzowie!